Witam, witam wszystkie kryptoświry. Słuchajcie, mały update dotyczący najważniejszych projektów, w których jestem, jeżeli chodzi o pasywki. Zacznijmy może od Prosperity Gem Ventures, ponieważ pojawiły się informacje, w których to mamy info, że Prosperity Gem Ventures zamyka się zwyczajnie na nowe depozyty. Słuchajcie, Many, czyli tutaj właściciel projektu, dość ma ciągłych wypłat tych refundów, czyli jeżeli ty wchodzisz w projekt, to w każdej chwili możesz sobie wypłacić powyżej 15 dni te środki, nie musisz ich trzymać bezpośrednio na smart kontrakcie. No i tak jak pisze Many, jest już z tym zmęczony, po 8-12 godzin pracuje tylko po to, żeby robić te refundy. Tak więc będą wstrzymane od 2 stycznia, od 1 stycznia nowe wpłaty, ale słuchajcie, jakby nie blokują tych wpłat bezpośrednio na smart kontrakt. Z racji tego, że jest to zdecentralizowany projekt, to te wpłaty można robić bezpośrednio na smart kontrakcie. Tym samym uważam, że decyzja jest kompletnie pozbawiona jakiegokolwiek sensu. Ludzie i tak będą wiedzieć, w jaki sposób mają tutaj wpłacać. Zresztą sam Many mówi, że nie potrzebuje większych środków, nie są Ponzi, tak więc te środki, które mają w tej chwili, w zupełności wystarczają im do tego, żeby prowadzić ten biznes i aby był dochodowy. Kolejna sprawa, słuchajcie, Alpha Capital, nowy projekt, który można śmiało porównać do takich projektów jak StableFound. No, projekt się coraz mocniej rozwija, mamy na smart kontrakcie prawie 300 tysięcy dolarów. Mój własny udział w tym projekcie, czekajcie, gdzie to jest, to jest 2145 BUSD, 0,35 BNB i trochę tam matików. Tak więc zwiększyłem swoje zaangażowanie w ten projekt. Widzę, że coraz więcej influencerów interesuje się tym projektem. Mówi o nim dość mocno, pozytywnie przede wszystkim. Przede wszystkim z racji tego proof of trade. Tak więc jeżeli nam projekt się zwyczajnie nie wywali w najbliższym czasie, no to myślę, że może by to być fajna maszynka do robienia pieniędzy. Przypomnę tylko, że mamy tutaj zmienną stopę zwrotu. Na tą chwilę to jest 1,22 i ona jest zwyczajnie uzależniona od tego, ile wypracowują tych depozytów. Przypomnę również, że mamy tutaj limit, jeżeli chodzi o łączne depozyty, które mogą być złożone, wynoszą 1 milion dolarów. Słuchajcie, na koniec szybko Frost Flake, projekt, w którym jestem już od czerwca, chyba z tego co wiem. Na tą chwilę mój depozyt 11 BNB, startowałem od 0,2 i nie są to wpłaty dodatkowe, ani też z refów, ponieważ z refów mam dosłownie jakieś grosze. To są tylko reinwestycje, słuchajcie. Działam poprzez auto compounding, tak więc świetny projekt. No i tyle z mojej strony, trzymajcie się do następnego.